Siemano, 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 witam serdecznie wszystkich w najnowszym filmiku. Na samym początku poproszę was o to, żebyście zostawili łapę w górę i subika. Chciałbym, żeby było jak najwięcej łapek, bo ostatnio to naprawdę łapki to tragicznie, tragicznie. A jeśli będzie pod tym filmikiem 700 łapek w górę, rozlosuję konto premium w Minecraft. Full dostęp, wszystko wasza premeczka, więc myślę, że warto za jedno kliknięcie. Więc zostawcie też w komentarzach swojego e-maila, żebym miał gdzie napisać, gdzie wysłać premeczkę. Dawno filmików nie było z Dragona, ale wracamy już na ten serwerek. Dużo osób na streamach prosiło, więc polecam też odnowić sobie dzwonka, żeby wchodzić na streamy, żeby te dzwoneczki działały tak jak kiedyś. Dobra, co tu mamy? Mam bardzo dużo itemków, które dostałem od mojego moderatora Helpera, którego serdecznie pozdrawiam. Dużo stręży, dużo emeraldów, więc na pewno będzie kozaczek. Nie wiem z czego dokładnie dzisiejszy filmik, czy z przebity, czy z tepania, ale myślę, że zrobimy trochę tego, trochę tego. Zapraszam też na Instagrama. Nie wiem, co jeszcze, czy wszystko już powiedziałem. Tak, no przypominam tej łapce w górę, bo bardzo, bardzo, ale to bardzo tej łapeczce mi bardzo zależy. No i subiku, bo lecimy po 40 tysięcy, a to już bardzo niedługo, bo tam chyba tylko 200 brakuje. Tylko 200 brakuje subików, więc wydaje mi się, że na dniach będzie już 40k. Dzięki wielkie i zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że filmik się spodoba. Elówka. Dobra, tepa mnie w końcu pierwsza osoba. Zobaczymy gdzie następnie, czy to jakieś nogi, czy to co to będzie. Tepną mnie na równy teren, widzę od razu. Tu jest chyba jego kuboid. On gra sam w gildii, jak widziałem. Gra sam w gildii. Nie ma stręża. Jak to tam wygląda? Dobra, rzucam sobie stręża dwójkę. Perełka. No i się klepiemy tutaj ziomeczkiem. Czy ma stręża jedynkę, czy w ogóle coś kupił? Chyba nic nie kupił takiego. Dobra, dostaje jakieś tam hity ode mnie. Nie wiem, czy ryzykować. Dobra, nie będę ryzykował. Zjem sobie koksa na spokojnie na 10 HP, żeby tu przypadkiem nie zaliczyć jakiegoś głupiego fejla. Mam nadzieję, że on nie będzie teraz brał pereł żadnych i nie będzie chciał wyjść. Ale chyba kupił stręża jedynkę z emeraldy, tak mi się wydaje, bo coś długo coś robił. Chyba, że zmieniał seta, ale mało możliwe, bo dopiero coś ślepnąłem tak naprawdę, to nie miałoby po co zmieniać secika. Zioma ma 400 rankingu, jak patrzyłem, jest sam w gildii, więc raczej żadnego ziomka nie będzie tutaj, żeby mu pomógł. Dobra, wepnąłem go w taką spoko miejscóweczkę, żeby nie miał jak uciec. Cały czas się tylko boję o to, że on będzie miał jakieś te perełki, żeby... O, dobra, padą bania. Czyli nie wiem, co on tam zmieniał tak naprawdę. Aha, zmienił banie. Buty, jakieś spodnie teraz. Czy uda mu się zmienić seta? Udało mu się zmienić seta, niestety udało mu się zmienić seta. Szczerze myślałem, że już będzie po problemie i że sobie go zabije. Ale dobra, ja widzę tutaj, że mam seta jeszcze całego, więc nie muszę nic zmieniać. On zjadł chyba drugiego koksa? Nie wiem, on tych koksów. Dobra, rzuca perły już niestety. Zobaczymy, co on tam, co jakie perełki będzie rzucał. Okej, ja od razu za nim lecę. Lecę od razu za nim. Mam nadzieję, że uda mi się go zabić. Oby mnie tylko nie wyknokał. No właśnie o tym mówię. Dobra, czyli ja muszę jego wyknokać chyba jednak. Chyba ja jednak muszę jego wyknokać. Więc niech leci sobie tutaj ze mną ziomalek. No nie wierzę. Nie wierzę, jak zaliczę takiego fejla, że... Że on nie ucieknie i to tak głupio. Czekajcie, ja muszę go wyknokać. Udało mi się go wyknokać? Udało. Och, dobra, już szczerze mówiąc było bardzo blisko, żeby mi uciekł, bo miałem ostatnie perełki. On miał dobry pomysł z tym, żeby właśnie mnie zrzucać z tamtej dziurki. Ale dobra, na szczęście udało mi się go zabić. Tepam się po prostu teraz to, no, kolejne osoby. Piszę, czy oddam mu itemy. Raczej mu dałem, ja tu wyrzuciłem, leżą, tam niech sobie zbierze wszystko na spokojnie. No. A ja się tepam się po prostu do kolejnej osoby. Dobra guys, tepamy się do drugiej osoby chyba w tym odcinku. Zobaczymy gdzie on mnie tepa w ogóle. Aha, on mnie tepa w takie miejsce dziwne. Czyli typowo już spawn i zrzucanie. Spawn i zrzucanie. Typowe dla każdej osoby już na tym serwerze. I to jest przykre, mega przykre, że... Nie wiem, administracja nic nie robi w tym kierunku, żeby to jakkolwiek zablokować. No bo nie oszukujmy się, ale... Jest to denerwujące i tu co druga osoba tak właśnie zabija i sobie wbija topkę. I nie powinno tak, czegoś takiego moim zdaniem być na tym serwerze, bo to po prostu strach się tepać. Chyba, że to też jest jakaś blokada właśnie na te tepanie, mimo że moim zdaniem te tepanie właśnie do graczy ratuje Dragona i to jest na nim fajne. Zobaczę, czy uda mi się go zabić. Teraz będzie jadł sobie koksika pewnie, jak mi się skończył stręcz, więc rzucę sobie kolejnego. Czekam właśnie, dobra, on tutaj z tym łukiem strzela, walczy chłop, niesamowity jest. Oho, dobra, poszła perła, dostałem, w ogóle tak dawno nie nagrywałem, że się plączę, jak rozmawiam sam do siebie i to jest przykre, że nie umiem powiedzieć niczego. Nie, Miłość po prostu się ucieka, patrzyłem sobie na ich gildię, no to było ich dwóch online. Oho, dobra, czy to jest moja szansa, jedna na milion. Żeby go jednak zabić. Chłop miał pecha, bo to była jedna kratkowa fosa. I chyba sobie zginie.
Mam taką przynajmniej nadzieję. Mi się tu skończył chyba speed? Nie, nie skończył się, tak przestałem biegać szybko nagle i się zdziwiłem w sumie. Dobra, ja jeszcze mam Strange'a 7 sekund, jemu padły jemu hełm, czyli powinien zginąć, tak? Nie wierzę, nie wierzę. To jest typowe już u mnie, że Strange, off Strange właśnie jest w takich momentach śmiesznych. Dobra, on jest na koksie w ogóle, on jest na koksie, tylko ja refilę. Więc raczej powinienem go zawieść jakoś na farcie. Znaczy na farcie, normalnie powinien zginąć. Jak nie ma regenki, tylko i refilki, no to powinien sobie zginąć tak o. Tylko, o, super. Przypomniało mi się to chyba, że refile dają ileś tam serc więcej, tak? Właśnie, daje te 4 serca więcej, więc ten Strange jednak... No można się wybronić z tymi refilami, tak? Dobra, guys. Ja tu już nie wiem, co gadam. Gadam sam do siebie jakieś głupoty. Więc za chwilę się po prostu widzimy. Jeszcze chciałbym do kolejnej osoby. W ogóle szukałem tego. Szukałem jakiejś gili do przybit, ale na tej... Nie, nie ma nic, bo to jest koniec edycji. Końcówka edycji chyba na tym, na Dragonie i nie ma po prostu żadnej gildii, którą można przebić, no a przynajmniej ja nie znalazłem, a biegam, no już trochę biegam i dalej nic nie widzę. Dobra, nie przedłużam, widzimy się za chwilkę, bo jeszcze do trzeciej osoby. Dobra, trafiam się do kolejnej osoby, która nie ma gildii, więc pewnie będzie znowu zrzucała z czegoś takiego, a nie, tepnęła mnie w nogi jakiejś innej gildii. Był to jakiś Steve'ek jakiejś osoby chyba, gildia Game, nie wiem w ogóle co to za gildia, jakiś Steve'erów, ale jest ich dużo i widzę, że to, że jest ich właśnie mega dużo. I każdemu udało się zjeść koksa, więc jest nie za fajnie. Kurczę, Gildia Game. Niestety, ich jest mega dużo. Tu wydaje mi się, że będę mógł zginąć. Że polegnę chyba w tej walce, aż polizałem koksa chyba. Nie, nie polizałem, ale no, było blisko. Ten ziomal 1800 rankingu już nie jest na koksiku na 100%, więc raczej mogę go sfokusować. Ale udało mu się zjeść, nie rozumiem. To jest hicik wszystkiego. Więc... Ja tu sobie zmienię seta na spokojnie i za chwilę będziemy szukali jakiejś formy ucieczki, chociaż wątpię, że cokolwiek tu znajdziemy cokolwiek tu znajdziemy takiego, gdzie moglibyśmy jakoś uciec. Koks mi się też właśnie teraz kończy, więc trzeba coś wykombinować. Tu są kolejne jakieś przejścia, więc to też oczywiście sobie rozwalimy, jak najbardziej możemy sobie rozwalić. Aha, to nie wybuchło nawet, więc jest unlucky. Ale dobra, coś tu klepiemy, coś ich klepiemy. Może ktoś jakoś głupio poliże. Nie, udało mi się. Więc ja gdzieś jestem tutaj. Rzuciłem perły, ale nie, wydaje mi się, że zginę, że raczej mnie znajdą. Czy raczej nie znajdą, już mnie chyba znaleźli nawet, bo tutaj widziałem, że się jakoś wydostałem głupio. Chyba, że może jakimś cudem 18 sekund bym wytrzymał. Stoję na shifcie i liczę na to, że po prostu im ucieknę. Jak coś to logam, nie będę się pełno spawna, tylko bezpiecznie sobie logam. I będzie w porządku. 7 sekund. 7 sekund, 6 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Nie. Powiedziałem, że logam, nie mówię. Nie, dobra, nie będę logał. Nie, mówię, że. Nie, dobra, nie będę logał. Nie ma co. Nie ma co logać. Nie będę jakimś Steve'em, który loga. Wytapam się kulturalnie na spawna. A tu unlucky. A tu unlucky bardzo, dobra, żeby oni nie mieli tu żadnych strange ze mnie, trzeba to wyrzucić. Mega słabo, kurczę, mogę uciec, a to był największy błąd jaki mogłem popełnić w tym momencie tak naprawdę. Cała gilia, jest ich tutaj mega dużo. No i co, no tak naprawdę no liczebnością wygrywają, tu nie ma co się dziwić. Ja też nie narzekam, nie będę się żalił, tutaj każdemu, no wygrali, było ich więcej, byli lepsi, dostali 100 ranku ode mnie, więc to jest niesamowite, ale dobra, trudno. Tepam się za chwilę chyba do po prostu kolejnej osoby. A takie gzy poszło, z napis 10 mnie klepali, sobie napisali z. Ale oczywiście, gratulacje. Tak jako przyrywnik chciałem podziękować każdej osobie, która mi tutaj dała itemki, Michałowi i Mańkowi szczególnie. Jak potem jak właśnie zginąłem, tutaj postanowili mi dać itemki na spawnie, bardzo dziękuję. I dla osób, które oglądają właśnie, doszły do tego momentu, stawiam gdzieś bejkonika, podaję wam kordy. Na tym właśnie odcinku będą kordziki, czekajcie, tutaj postawimy bejkonika. Będzie bacon, pyk i kordy tego to jest 687 na minus 755, na minus 3755, sorry bardzo. Tutaj jeszcze raz kordy wam pokażę, pyk. Macie szybko, zróbcie sobie screena. I mam nadzieję, że i kto pierwszy, ten lepszy tak naprawdę sobie za darmo zgarnie bacona. Więc ja nie przedłużam, tutaj mam nadzieję, że myślę, że całkiem spoko rzecz. I ja się tu mam do trzeciej, czwartej chyba osoby w dzisiejszym odcinku. Nadal nie mogę żadnej gildii znaleźć do przybity niestety. Ale wydaje mi się, że te panie też całkiem spoko. Dobra, tawam się do ostatniego ziomeczka. Jakiś Łukasz, który jest frajerem, że tak robi. I nie lubię takich ludzi, co właśnie zrzucają z takich śmiesznych miejsc zabawnych. I myślę, że uda się kogokolwiek tak zabić.
Ja do niego tam wejdę, do niego na górę tam. A jak mi się go nie uda zabić, no to trudno, będzie koniec odcinka. Bo wydaje mi się, że i tak troszeczkę trwa i że całkiem spoko, więc dalej przypominam o tym, że właśnie można wygrać premeczkę u mnie. Że warto napisać sobie komentarzyk. Dobra. Wziąłem sobie wysokie skakanie trójeczkę, żeby sobie tutaj szybciej wejść do niego. Tylko nie wiem, czy on był tutaj, czy był... Czekajcie, czy on mnie stąd rzucił? Nie, jego tutaj chyba nie ma, tylko on był wyżej, tak mi się wydaje. A jak go nie będzie, no to chłop ma farta, bo by zginął prędzej czy później. Ale no, nie szanuję takich ludzi, to, co tak właśnie robią. Kto mnie zrzucił? Chyba mnie zrzucił tamtąd, ale go nie widzę. Dobra, trudno. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie, jednak jest, Jednak ziomal jest, więc jak najbardziej możemy się z nim poklepać. Elo, mordo. Ciekawe, czy zginie. W sumie jakby zginął przez tą swoją zrzucarkę, ale nie. Raczej przeżył. Bo ma to bardzo źle zrobione. Myślałem, że go zabije, ale zajdę sobie tam do niego na dół. Czy gdzieś tu jest? Czy raczej go... Nie wiem. Chyba perły jakoś losowo rzucił. Gdzieś jest na górze. A nie, spadł. Spadł Łukasz tutaj chyba. Raczej na koksie już nie jest, więc mam nadzieję, że uda mi się go jednak zabić. Szybko Łukasz, tutaj co? Co robisz Łukasz? Nie, jest na koksie, on musiał zjeść tego koksa kurczę wcześniej. Aż mi odkurzacza odpalili w domu. Więc dobra, żeby nie było szumów, żeby nie popsuć nagrania, chyba sobie po prostu stąd ucieknę. Ucieknę sobie od niego, nie będę się klepał, bo nie chcę, żeby było słychać odkurzacz. Dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w następnych filmikach, polecam stawić subka. A na kanale za niedługo bardzo wiele nowości. Więc dzięki, pozdro i siema.